Chcesz na górę wchodzić? Chyba nie. Nie, no schody to są brudne. Spokojnie, wszystko będzie wysprzątane. Bo akurat mamy dzisiaj taki dzień porządków i dopiero dzisiaj... To ja zaraz wrócę, mamo. Zwariatka, może. O co ci? Odejdziemy. Chodzę jak maszyna, chcę to... Druga w głowie, tylko co mi chęci. Te szare bloki nauczyły. Młode piersi, ale nie te skrzy. Mam ci wszystko i broń. Dobra, Marek, jesteś gotowy? Ona jeszcze chyba nie wie, że to ty jesteś. Siema, jestem Marek. W dzisiejszym odcinku spotkamy się z moją mamą. Nie wiadomo, czy ten odcinek w ogóle pojawi się na YouTubie, ponieważ muszę się jej najpierw pytać, czy mogę to wrzucić. Zasubskrybujcie kanał, czyli kliknijcie czerwony przycisk na dole, a dzisiaj... Tutaj kliknijcie czerwony przycisk. Dobra, bo... nie ma co gadać o przycisku. Jest to najszybciej rozwijający się kanał w Polsce. No jest, jest. Warto subskrybować. Nigdy tak się nie stresowałem. Naprawdę, to jest największy stres w moim życiu. Boję się strasznie. No dobra, idziesz, Marek, no co? Wiesz, jak mi... Wszystko ściska w brzuchu. Nienawidzę stresu. Dobra, idziemy. Ja też muszę. Aby nie odzywać. Jak coś, to jestem głuchy, nie? Ja nie mówię. I ty nie jesteś kamerzystą w razie czego, tak? Tak, nie jestem kamerzystą, tak. I ja nie mówię. Dobra, idziemy. No nareszcie. Dzień dobry, mamo. Co to ma być? Ile mam na ciebie czekać? Przepraszam. A co w ogóle jest? Przepraszam bardzo, ale na ulicy były korki. To niby, że co? Dla mnie? Kwiaty już miałam dawno przygotowane. Tu jest sobie. Takie kwiaty to sobie może dać, wiesz. Wiedziałem, że po prostu prawdziwym kobietom zawsze daje się kwiaty. Ale nie takie. Ale nie takie. Czego ja cię uczyłam? Czyli mam je zabrać. Szoferowi daj. Niech da jakiejś dziewczynie. Okej. Okay. Moja mama kazała, żebym ci dał te kwiaty. A co to w ogóle jest? Czemu w ogóle mnie nagrywasz? No bo wiesz przecież, to takie mamo, wydarzenie? Jakby na to nie patrzeć, to tak, mamo. I ty wiesz, że ja robię filmy do internetu. Na ten temat sobie porozmawiamy w domu. Ale wiesz, że nagrywam te filmy i czy mógłbym... Nie nagrywaj mnie. No, nie nagrywaj. Ale jakby coś, to mógłbym powiedzieć, że moja mama po prostu wróciła i że filmy będą inne? Bo serio, to ten kanał to dla mnie wszystko. No ja wiem, synu, że ten kanał to jest dla ciebie wszystko, ale no... Ja nie wiem, czy ja chcę być nagrywana na twoich filmach. Może porozmawiamy o tym później, bo wiem, że kiedyś też chciałaś być sławna, że tam... Ach, raz, ja już jestem wystarczająco sławna. Raz wystąpiłaś w telewizji. Długo mam jeszcze czekać? To jest mój samochód. Możesz korzystać z dowoli z szofera. Co tutaj w ogóle jest? To był kawałek ścierki. Mogłabyś się odsunąć, mamo? Wtedy to posprzątamy szybko. Dałbyś radę wziąć te rzeczy? Bo tam się trochę... Przepraszam. Na przyszłość to już się nigdy nie zdarzy. Ja nie wiem, że on jeszcze pracuje. Nie, akurat z szoferem mamy bardziej relacje koleżeńskie, stąd też został tutaj jako szofer. Może torbę wezmę? Czy poradzisz sobie, mamo? Okej, okay, życzę miłej podróży. To jest jakaś wariatka, Marek. Jest surowa, mega. Weź ją, nie wiem, odwieź, weź ją, wywieź gdzieś najlepiej. No nie, nie mogę tak zrobić mojej mamie. Może jak zobaczy ten samochód, który jej kupiłem, to inaczej zacznie na mnie... Przepraszam. Mamo, czy mógłbym nagrać scenkę do mojego filmu i opowiedzieć o tym, że wracam do domu i dopowiedzieć jeszcze kilka słów od siebie, bo jak wiesz, nagrywam filmy do internetu. No wiem, że nagrywasz filmy i widzę, jak ty wyglądasz. Widziałeś siebie, jak ty wyglądasz w ogóle, jak ty do tego dopuściłeś. Mamo, a o co dokładnie ci rudy, chodzi? Blond, no. Dziewczyna jesteś, że włosy farbujesz. Przepraszam, ale to akurat nie jest moja wina, a propos... Nie, no nie, no ty chciałeś mieć na czarne. Czy ja mam czarny kolor włosów? No, masz blond. Wiesz, dobra, na przyszłość będę pamiętał, żeby nie robić takich rzeczy, ale akurat to nie była moja wina, bo to naprawdę ten kamerzysta mi to zrobił. A mógłbym wiesz, nagrać... Dla mnie te argumenty naprawdę nie przemawiają. Zrobiłeś w obciach. Wstyd! Mógłbym nagrać teraz, że wracam do domu i powiedzieć coś? Czy... Nie, masz nie nagrywać w mojej obecności. Ale nie życzę dlaczego? Sobie tego. Bo nie! Najpierw zrób coś z tymi włosami, dopiero później myślę o nagrywaniu filmu. Ale mogę je przefarbować, czy to na swój zrobić? Kolor. Na swój kolor, okej. Okay. No to pójdę do fryzjera w takim razie. Sam cię tam zaciągnę. A wtedy... Bo znowu on jakiś kolejny pomysł, nie wiem, różowe, zielone, niebieskie. No szczerze to chciałem... Może sobie pasemka porób. Chciałem niebieskie, ale obiecuję, że tego nie zrobię. Ale to mogę to nagrać, czy nie? Skąd? Już, zadać. Nie będę rozmawiała w towarzystwie na ten temat. Porozmawiamy sobie na osobności. Dobrze. Mamo, jesteśmy niniejszym na miejscu. Przepraszam, że nie zrobiłem tutaj kostki brukowej, ale... Co, na co te pieniądze poszły? Pieniędzy było... Na co pieniądze poszły? Jestem w trakcie załatwiania kostki brukowej. W zasadzie to chciałbym wysokiej jakości tutaj kostkę brukową postawić, ale no po prostu nie miałem na to czasu. A w zasadzie to ciężko było mi po prostu załatwić, wiesz, kontakty z różnymi firmami. To od czego ale masz ich? Załatwię tą kostkę. Obiecuję, że załatwię kostkę brukową i będzie droga za niedługo. Bo tutaj skandal. Służący jest jeszcze, specjalnie... No służący stoi i się zastanawia. Może jakiś dzień dobry. Dzień dobry.
W takim sensie, że ten służący się nie odzywa, bo mu kazałem się nie odzywać. Bo stwierdziłem, że może ci przeszkadzać i jak będzie się odzywał. Bardzo dobrze. To w takim razie on nie będzie się do ciebie odzywał w ogóle. Jakbyś mogła, to wyjdziemy. Mamo, czy on mógłby mnie nagrać tylko? Tylko mnie. Ciebie nie będzie. Ciebie może nagrywać. Mnie może nagrywać. Dobrze, w takim razie, mamo, to się odnosi w sumie do ciebie, ponieważ dzisiaj, kilka godzin temu... No to w tym momencie kończymy już nagrywanie. W sensie, to jest samochód dla ciebie. Co? To jest samochód dla ciebie. Volkswagen e-tron w pakiecie luksusowym Airline. Specjalnie dla ciebie kupiłem go dzisiaj. Żartujesz sobie. Nie, nie żartuję tak, sobie. Tak, nagraj, nagraj. Teraz, proszę bardzo, teraz możesz nagrywać. Ale cieszysz się? Nie wierzysz mi? Naprawdę go kupiłem. Dla mnie? Dla ciebie. Zobacz, co to jest za samochód. To jest samochód. Chodź, samochód chodź. Biały, SUV duży. Pamiętam, jak miałaś kiedyś takie duże Porsche, dlatego kierowałem. Zobacz, jaki to jest samochód. To jest samochód dla ludzi, dla mas. Mi, człowieku. No, mało osób ma takiego Volkswagena. Nagraj, nagraj. Poczerwałam się, Marku. A co, mamo, ale mamo, co się stało? Czerwona wstążeczka, człowieku. Myślałem, że to będzie prezent, który ci się spodoba. Myliłeś. No dobrze, zaprowadź moją mamę do domu. Służący cię zaprowadzi do domu. Ona jest chora. Słyszysz? Ona jest chora. Przecież ta auto pół miliona kosztuje. Nie kosztuje pół miliona, tylko 350 tysięcy. No co ty, one się zaczynają od 420. Nie wiem, ja brałem to na leasing. Ale szkoda, no. Wiesz, że ja mam teraz przerąbane. No widzę właśnie, przecież to jest chora osoba. A co dopiero by było, jakbym jej z tą BMW wyjechał, co miałem kupić? Przecież to jest nowe auto. O co jej chodzi? No o co jej chodzi, Marek? Nie mam pojęcia. Widziałeś to? Masakra. Zwrócić to auto? Nie wiem, nie wiem. Mi brakuje słów po prostu. No, ja też nie wiem, co mam zrobić. Co robimy teraz? No co robimy teraz? Pomóż nie wiem, mi jak ona wyjdzie na chatę, tam jeszcze może być syf. Pomóż mi, człowieku. Jest syf czy nie ma syfu? Nie wiem jak służący posprzątał. No pomóż mi jakoś. A ty nie pomagałeś mu? No pomagałem, no ale... No nie wiem, bo jeszcze tam sam sprzątał, tak? Jak pojechaliśmy. Co mam robić? Nie co wiem. Mam robić? Nie wiem, dobra, chodź. No co mam robić? No, powiedz tam. Mi. No chodź i tam. Co ja mam jej powiedzieć? No nie wiem. No co mam jej powiedzieć? No nie wiem, no jakbyś miała to auto, to co ona byś mnie, co ona z domem sobie pomyśli? Że co tam jest? Menelnia? Dom się jej podobał kiedyś, ale teraz to nie wiem. No po co mam jej powiedzieć? Dlaczego jest syf? No wymyśl coś, no wymyśl nie coś, wiem, dlaczego no jest wiem, syf? No. Nie wiem, remont robisz czegoś. Nie uwierzę w to. Dobra, chodź. No idziesz? No bo jeszcze chcę chodzić. Także, jak widzisz, dużo się nie zmieniło. Jest służący, sprząta tutaj. On sprząta? Człowiek. Źle? Jest sprzątany? Zobacz, tutaj odkurzasz. Tak? Po to, żeby się potknąć. Lepszego miejsca nie można było znaleźć, nie? Torebkę odłożyć? I jak? Może być? Naprawdę mam mówić? Jakbyś mogła? A czemu są szyby nie posprzątane? Tylko mam odciski palców. Jakbyś mógł? Sprzątaj. Kable, paczka od papierosów. Który pali? Weź to. Kto? Czyli to są papierosy? Przez przypadek. Pytanie zadałam. Nie mam pojęcia, naprawdę. Palisz? Nie palę. Nie palę, mogę... Nie palę, naprawdę. Nigdy nie paliłem, nigdy nie będę palił. Jeszcze panu należy tutaj te płyty? W każdym odcinku one są. No bo reklamujemy, żeby jak najwięcej się sprzedało. Ja to no to... Chciałem cię jeszcze o co chodzi. Prowadzisz panią, czy... Nie. Co to jest? Moja mama. A, dzień dobry. To jest ochroniarz. To miło bardzo mnie poznać. Panią. Stań, postawy wychowane, tak nie wiem. Ale gdzie, no pani taka piękna sukienka, miło bardzo poznać. Dzień dobry, dzień dobry. Nie, i pani sukienka, naprawdę, aż rozpromienia tutaj. Nie, wychowane, to jeszcze nie umie się znaleźć. Może iść do studia, iść do studia, iść do studia, serio, lepiej będzie dla ciebie. I jeszcze je, owoce w pokoju. Ale jak widać jest wysprzątane, podoba się? Nie, to jest wysprzątane, człowieku. Chodź, ci mówiłam, że przyjeżdżam. Sprzątaj to. Ile tutaj osób jest? Nie potraficie ogarnąć małego domku? Ja, on, szofer, ochroniarz. Ja wiem, ile tutaj jest osób. To było retoryczne pytanie. Kuchnia znajduje się po lewej stronie, nic nie wiem, gdzie jest kuchnia. Także, mamo. Nie no, widziałam. Ale to przed chwilą ochroniarz przyjął. To... Widziałam, nie no. Gdzie masz tego służącego swojego? Gdzie sprzący. Szybciej! Nie no, tutaj naprawdę trzeba zrobić porządek z tym wszystkim. Ja myślałam, że tylko tak na filmie. A tutaj naprawdę tak to wygląda. No naprawdę. Gdzie ten śmietnik? Śmietnik! Zero. Po co ci śmietnik, mamo? Oto. Ale to są tylko do ozdoby, no. Ozdoba? Wybacz. Ozdoba? No żeby było jak... Właściwie dlaczego ja się tym zajmuję? Sprzątaj to. Żeby było jak w polskim domu, ale co, aż tak jest tutaj... Nie może takie rzeczy są w polskim domu. Człowieku. Mamo... I zobacz co on zrobił. Mamo, przestań. Gdzie on to położył? Dobra, nie będzie tego, ale czemu ty to wszystkiego tak się przyczepiasz? Ja naprawdę się staram, żeby tutaj jak najwięcej... Co to jest? Szatnia? No przepraszam, mamo. Przepraszam, tutaj już wszystko będzie jutro czysto. Będziemy całą noc sprzątać. Mogę jeszcze jednego służącego zatrudnić jak trzeba. Wszystkim się zajmę. Będzie kostka brukowa, wszystko będzie. Nie rozumiem. Jak? No przepraszam. Jeszcze jednego. Tylko mamo, musisz mi mówić, co mam robić. Mamo, ciebie 3 lata nie było, ja już nie wiem.
wiem, co, co robić. No ja żyję po swoich zasadach. Ale ci zawołam konkretne instrukcje. Ale po swoich zasadach zacząłem żyć, dobra. Marek, trzeba oddzielić film od rzeczywistości. Oddzielam cały czas. Jakoś tego nie widzę. No bo chcę być autentyczny w miarę. A tak w ogóle to czemu on mi nagrywa znowu? Myślałem, że się zgodziłaś. W ogóle kto to jest? To jest mój kolega. Cały czas łazi za nami, nagrywa, nie no wiem. No bo ja nagrywam filmy i po prostu muszę wszystko pokazać. A gdzie jest kamerzysta? Kamerzysta śpi, ale u siebie w domu. I co? Co? Bał się przyjść, tak? A mówiłam wyraźnie, że ma być. A chodziło o te włosy, tak? A o co niby? Przefarbuję je. Zobacz, zobacz. To już jest przygięcie. No kratka. Nie kratka, tylko muchy. No jest lato, to wlatują. Ale co to jest, obora czy dom? Dom. Nie. Chcesz na górę wchodzić? Chyba nie. Nie no, schody też są brudne. Spokojnie, wszystko będzie wysprzątane. Bo akurat mamy dzisiaj taki dzień porządków i dopiero dzisiaj... To ja zaraz wrócę, mamo. To jest wariatka, Marek. O co ci chodzi? To jest wariatka, Marek, jak o co mi chodzi? Nie widzisz, co się dzieje? Słuchaj, ona potrafi sprawić, że tutaj wszyscy będą chodzili jak w zegarku. Także też to trzeba docenić, że jest taką pedantką. Ona jest nienormalna, nie rozumiesz? I co to w ogóle za kundel jest? To jej. Długo jeszcze, Marek? Dobrze, już idę, mamo. Chcesz iść? Nie wiem. Może później pójdziemy gdzieś jeszcze z... Marku! Dobrze, już idę. Chcesz iść, to chodź. Nie chcesz iść, to nie idź. Możecie posprzątać. Możecie? Musicie chyba. Co tutaj w ogóle jest? Nie no, no to było czysto. No, tutaj chyba... Nie. W ogóle nie ma sensu, żebyście to macie. A co jej chodzi? Ale tutaj służący powiedział, że nie wsiadł. Jutro wszystko będzie już posprzątane. Słucham? No nie, wszedł tutaj służący. No. Jak mógł tak zdemolować dom? Nie zdemolowałam sobie tego domu. Wszystko jest na miejscu. Zaufałam ci. Żadna ściana nie jest zniszczona. Jak żadna? Zobacz na to. Nie ma nic tutaj zniszczone, naprawdę. No to jest tylko dom. Nie wiem, właśnie te kryteria oceny, skoro to wszystko jest zdemolowane, a według ciebie to jest stan idealny. Po prostu mieszka się, no to się... Nie no, że porównaniu z dołem to... Nie no, nie no. Wszystko będzie wysprzątane, obiecuję. Oczywiście to będzie, bo od jutra wprowadzamy moje zasady. W jakim sensie twoje zasady? Zobaczysz. To już nie jest wina? Jedna rzecz, której się dzisiaj domyśliłeś. A to w ogóle to gdzie jest szofer? Szofer powinien być w samochodzie, bo podczas twojej obecności kazałem mu cały czas przesiadywać w samochodzie w razie nagłego wypadku. Jeżeli chcesz, to... Wychodzę na pałac. SMS-em prześlę telefon do szofera w razie czego. Udanego wieczoru życzę. Przecież ona ci nie może zabrać chaty. Przecież jest na ciebie chata. No co ty? Jak ci niby zabierze chatę? Nie wiem. Aczkolwiek trzeba brać to pod uwagę, że... No ale to jest niemożliwe, Marek. No prawnika weź, no. Przecież nie może ci zabrać chaty. No własną mamę. No a co? Nie widzisz, co się dzieje? No o co ci chodzi? Co, ty masz jakiś problem z moją mamą? Mocno? No nie widzisz, co się dzieje? No co się dzieje? No to, że jest troszeczkę surowa, to... Troszeczkę? Mocno surowa. Ty, no ale przecież ty sam na tą chatę zapracowałeś, sam kupiłeś za własne pieniądze, ona chce ci zabrać twój dom? No dobra, no to jest mama, co mam? No w tym wypadku ja bym złożył jakieś zawiadomienie. No przecież to nie jest nienormalne, nie uważasz? No też przez tak 15 myślę. Lat ci wychowywała. Ona ma rację. No nie ma racji, no wiesz, ty ciężko pracowałeś na ten dom. Jak coś ci się nie podoba, to nie wiem, nie patrz się na nią, ale no to jest moja mama, jakby na to nie patrzeć. Ty widzisz, co się dzieje? No widzę, co się dzieje, no ale co ja mogę na to poradzić, to jest jego decyzja. A ty miałeś się odzywać, czy nie? Oj, Marek. Do sprzątania. I co, i chcesz to tak zostawić po prostu? Jest wybór. No zawsze jest wybór. No dobra. To jest moja mama, tak? No to co, ma ci zabrać dom, który ty ciężko zapracowałeś? Trzeba się pogodzić z tym, jaka ona jest. Po prostu. Ja to akceptuję, ona ma swoje zasady. Ja byłem świadomy tego, jakie ona ma zasady, bo przecież wychowywała mnie przez 15 lat. I co? Muszę się jeszcze jej spytać, czy mogę w ogóle wrzucić ten odcinek. Drodzy widzowie, jeszcze muszę powiesić na ścianę prestiżu osobę, ale zrobiłem to wcześniej już, przed filmem. To jest właśnie ta osoba, Dawidek QV1 w tym odcinku trafia na ścianę prestiżu. A wiesz, że nie będzie odcinków, jeżeli ona tutaj będzie wprowadzać własne zasady. Dobra, zdajesz sobie z tego sprawę? Ogarniemy, no nie spinaj się, bo póki co to ty się najbardziej spinasz. Ja się spinam? Człowieku, no, ja nic nie mówiłem. Swoją mamę, ja wiedziałem, że tak będzie. Trzeba się z tym po prostu pogodzić. Miejmy nadzieję, że za jakiś czas sobie wyjedzie. Czy ona jest, czy jej nie ma, jest dobrze. Ale kiedy jej nie ma, jest lepiej. Po prostu. Drodzy Państwo, zobaczcie poprzednie filmy oraz nie zapomnijcie o subskrypcji. Mam nadzieję, że polubiliście moją mamę. Moim zdaniem jest naprawdę świetną osobą. No kamerze ci nie przypadła do gustu zbytnio, bo... No myślę, że nikomu nie przypadła do gustu, no człowieku, ty widzisz, co ona robi? Ale to jest moja mama, dobra. Do zobaczenia.